siedzą i dumają sobie nad sensem życia i nic produktywnego z tego nie wychodzi. Nazywam się Mateusz Gęczarek-Grał, jestem studentem 5 roku filozofii. Filozofia, przynajmniej w takim klasycznym rozumieniu, zaczęła się od starożytnej Grecji. Pierwszą książką, którą miałem w rękach w wieku 6 lat, były mity Greków i Rzymian, więc poniekąd jakby również w tych mitach przewijają się wątki filozoficzne. Więc tak naprawdę dla mnie filozofia była albo najbardziej naturalnym wyborem, albo najbardziej naturalną konsekwencją wszystkich moich cech. W okolicach 14 urodzin, mniej więcej, kiedy po prostu w bibliotece trafiłem na Narodziny tragedii z ducha muzyki autorstwa Fryderyka Nietzschego. Niewiele wtedy z tego zrozumiałem, ale jakoś mnie to zachwaściło. Finał był taki, że parę lat później wylądowałem jako student filozofii i ten stan utrzymuję do dziś. Niedługo się to skończy, natomiast tak jak mówię, to nie była kwestia tak naprawdę świadomego wyboru. Myślę, że w przeciwieństwie właśnie do takich kierunków jak informatyka, jak matematyka, chemia, nie wiem, biotechnologia, jest teraz cała masa jakichś nowych kierunków, które ja zupełnie nie znam, nawet nic mi te nazwy nie mówią. Ja myślę, że filozofia jest o tyle lepszym wyborem albo jako samodzielny kierunek, jak w moim przypadku, albo jako dodatek do dowolnego innego kierunku, że filozofia uczy po pierwsze logicznego myślenia. No jednak kurs z logiki filozoficznej jest dość obszerny, gdzie tutaj również wchodzi w zakresie, mam wrażenie, bardzo podstawowym logika matematyczna tak naprawdę. Ale jednak cel właśnie tak bogatego kursu z logiki jest bardzo prosty. Nauczyć ludzi myśleć. Nauczyć ludzi artykułować swoje myśli w sposób, który będzie zrozumiały dla reszty otoczenia. Bo często spotykam się z ludźmi, nawet na filozofii, co jest wielce zaskakujące, którzy przekazują swoje myśli w sposób absolutnie nieprzewidywalny i tak chaotyczny, że trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby cokolwiek w ogóle z tego wyciągnąć. Więc myślę, że filozofia jako wybór kierunku jest o tyle dobra, że w przeciwieństwie do klasycznych nauk przyrodniczych, powiedzmy, nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jednego wąskiego zagadnienia, tylko stara się jak najwięcej rzeczy dowiedzieć o jak największej liczbie zagadnień. Więc tak naprawdę filozof w pewien sposób ma wiedzę szczątkową zarówno z biologii, jak i z matematyki, z historii, z fizyki, bo cała nauka współczesna, która istnieje, istnieje dzięki filozofii. To filozofia jako pierwsza weszła na te dziewicze tereny i jako pierwsza zaczęła zadawać pytania. Bez względu na to, jakim zagadnieniem chcemy się zajmować, to dowolne zagadnienie filozofii prowadzi nas do zagadnienia, czym jest prawda i jak ważna jest ta prawda. Filozofia tak naprawdę nie udziela twardych odpowiedzi na jakieś pytania. Filozofia stawia hipotezy, że może to jest tak, sprawdźmy. Natomiast religia może i jako pierwsza zaczęła stawiać pytania, bo takim pierwszym jakby wyrazem tego, że nasz gatunek zaczyna stawiać pytania o świat, który nas otacza, ale jednocześnie ta religia nie jest przyczyną tych pytań, tylko jest odpowiedzią na te pytania. Odpowiedzią absolutnie nieumocowaną w niczym twardym. To jest tak, ja bym postawił pytanie, jak zaczął się wszechświat. I w zasadzie jedni mówią, że zaczął się od Boga, jeszcze inni, że od Bogu. To równie dobrze ja mogę sobie udzielić odpowiedzi, że przyczyną świata były dwie zderzające się drażetki marki M&M's. I w zasadzie jest to odpowiedź tak samo uprawniona, jak to, że Bóg to wszystko stworzył, kruk to wszystko stworzył, cokolwiek innego. To jest oparte na dokładnie takich samych przesłankach, jak każda inna religia. Filozofia tak naprawdę, stawiając pytania, próbuje poznać to kluczowe zjawisko, jakim jest prawda. Filozofa nie interesuje opowiadanie sobie bajek i snucie nieskończonej ilości hipotez, że a może tak, a może inaczej, a może jeszcze inaczej i nagle mamy
kilka milionów religii i wszystkie twierdzą, że to one mają rację. W filozofii tak naprawdę czegoś takiego nie ma. Filozofia prowadzi do tego, że jeśli w danej epoce jest jakiś nurt wiodący, ale za na przykład 100 lat, 200 lat ktoś udowodni, że to wcale nie było tak, to nikt z filozofów nie będzie bronił starego porządku świata, nie będzie się kurczowo trzymał tego, a przynajmniej nie powinien, traktując samego siebie jako poważnego naukowca, jeśli ma twardy, naprawdę twardy dowód, że to wcześniejsze stanowisko było mylne. Zawsze w każdej grupie znajdą się ludzie, którzy będą bronili starego porządku. Ja to nawet rozumiem. Wszyscy lubimy te piosenki, które już znamy. Więc tak naprawdę to nie jest tyle obrona fałszywego obrazu świata, co jest to obrona tego, do czego przywykliśmy. Bo w momencie, kiedy przyznajemy się, że coś tam innego jest bardziej uprawnione do opisywania świata, to nagle burzy się nam cały nasz wieloletni porządek. Również jakby w warstwie społecznej ma to swój wydźwięk, że ludzie nie lubią nowości, ludzie nie lubią nowych rzeczy, ludzie nie lubią postępu. Ludzie, którzy absolutnie są propostępowi, stanowią bardzo niewielki odsetek w skali społecznej. Szczególnie jest to widoczne w Polsce, które jest społeczeństwem bardzo tradycyjnym. Myślę, że filozofia może zaszkodzić i zaszkodziła mi w taki sposób, że sprawiła, że stałem się w dużej mierze człowiekiem nieszczęśliwym i muszę z tym poczuciem nieszczęścia walczyć niemalże codziennie. Bo jednak jeśli człowiek sobie uświadomi związki przyczynowo-skutkowe między rzeczami, których istnienia z tych związków zupełnie wcześniej nawet nie dostrzegał, nawet nie podejrzewał, że one tam są, to pierwsza myśl, jaka jest, to jakim byłem cholernym idiotą. Bo zaczynasz patrzeć na swoje życie, również przeszłe życie, z zupełnie nowej perspektywy. Zaczynasz dostrzegać, ile szans w swoim życiu zmarnowałeś, ile potencjału z siebie, który mogłeś wtedy wykorzystać, nie wykorzystałeś, bo zawsze były rzeczy jakieś ważniejsze, które z perspektywy czasu straciły na znaczeniu, bo nagle się okazało, że jednak hedonizm w wydaniu Arystypa z Cyreny niekoniecznie jest dobrym przepisem na życie, bo finalnie i tak doprowadzi cię do nieszczęścia. I tutaj jakby z tym stanowiskiem ja się całkowicie zgadzam. I myślę, że jednak hedonizm w wydaniu Epikura z tym rozróżnieniem na przyjemności pozytywne i negatywne jest dużo zdrowszy dla życia. Bo na przykład z tych wielkich filozofii starożytnych stoicyzm mnie odrzuca. Ze względu na to, że w stoicyzmie nie ma miejsca tak naprawdę na życie. Stoicyzm jest filozofią śmierci tak naprawdę. Tak samo jak większość wielkich filozofii wschodu, tam chodzi o to, żeby się wygłuszyć, wyciszyć wszystkie swoje ludzkie instynkty. Przestajesz być człowiekiem, stajesz się biomaszyną. Tak naprawdę. W ogólnym rozrachunku. Ja to mówię bez wchodzenia w szczegóły. W ogólnym rozrachunku ma to doprowadzić do tego, żeby wyzbyć się tych wszystkich łańcuchów, które nas tu trzymają. Jednym z tych łańcuchów właśnie jest odczuwanie między innymi przyjemności. Przyjemności, rozkoszy, jak zwał, tak zwał. Tak naprawdę trzeba to też w którymś momencie w sobie wyciszyć. Odciąć się od tego. Doprowadzić do tego, że to przestanie mieć nad człowiekiem jakąkolwiek formę kontroli. Ja myślę, że to nie jest dobry sposób na życie. Ja myślę, że przynajmniej z mojego punktu widzenia, jeśli życie trwa od do później grande finale i już nie ma nic, to trzeba z tego życia od do wycisnąć jak z cytryny. Tyle soku, ile tylko się da. Nie popadając w skrajność, którą jest hedonizm w wydaniu Arystypa z Cyreny. U Arystypa to już było pojechane po bandzie tak naprawdę. To już przyjemność dla samej przyjemności, a finalnie dochodziło się do etapu, w którym człowiek nie był zdolny do odczuwania jakiejkolwiek przyjemności, bo wszystko już mu spowszedniało. Oczywiście przy takim założeniu, że człowiek żyłby wystarczająco długo, żeby spróbować każdej formy przyjemności. I tak naprawdę wraz z postępem tych przyjemności zaczynamy czerpać przyjemność z coraz bardziej pokręconych rzeczy. Polecam wszystkim studiowanie filozofii na Akademii Jana Długosza ze względu na fantastyczną atmosferę, która u nas panuje.